Siemanko, ja jestem Vertas i witam Was w pierwszym odcinku z serii Vertas Moduje. Tak, w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować mod o nazwie Sonic Eaters Unbelievable Shaders. Tak, po nazwie możecie się domyślać, że dodaje on niesamowite cienie. Zresztą po czym już tutaj widzicie po moim cieniu i ogólnie cieniach drzew. Ha, co jeszcze? Dodaje falującą trawę i bosko polepsza grafikę. Tak, zobaczcie, że gram na domyślnym teksturpaku. Nic nie zmieniałem. Jest po prostu kozacki. Dodam tutaj, przed instalacją, że ten mod ma tylko jeden zasadniczy minus. Popatrzcie, wezmę sobie tutaj, zrobię środek dnia. Jak widzicie, grafika nam tutaj, znaczy grafika. Gra jest strasznie jasna i dosłownie wali po oczach. Popatrzcie jeszcze na mój skin. Tak, jest cały biały. Ale jak to naprawić, to wam za chwilę pokażę. Tak więc, pauza. I witam Was po pauzie. Tak, jak widzicie, mamy środek dnia i mamy wszędzie odpowiednio ustawione światło. Tak, jak to zrobiłem? Powiem Wam po prostu, że musiałem ingerować w pliki gry i trochę mi to czasu za pierwszym razem zajął, ale tutaj już Wam dam po prostu gotowy pliczek i od razu w opisie opis, jak go wgrać. No i w sumie to by było na tyle z tego moda, a więc przejdźmy do instalacji. Wchodzimy do startu. W starych systemach Windows, czyli XP i te inne, klikamy tutaj po prostu uruchom, a w Windows 7 wpisujemy tutaj. Robimy procent, app data procent i klikamy Enter. Po czym wyskakuje nam folder roaming, tak. Tutaj wchodzimy do katalogu .minecraft, następnie do folderu bin. I mamy tutaj plik, który musimy otworzyć WinRarem. Prawy, otwórz za pomocą WinRar, ewentualnie wybieramy z listy tutaj. A więc dobra, uruchamiamy Minecraft Jar i pierwsze co musimy zrobić, to usunąć folder meta.inf. Tak, gdy to zrobimy, tak jak właśnie to zrobiłem, przechodzimy do folderu z shaderami, który podałem w opisie link do niego i uruchamiamy plik installer.exe. Enter. Tak, chcę uruchomić. Tutaj wystarczy, że klikniemy tylko install mods. Czekamy chwilę, tutaj się nam wszystko rozpakuje. I jak zobaczymy installation complete, to znaczy, że wszystko poszło dobrze. Ok, to zamykamy. I tutaj jest takie coś. Jeżeli chcecie mieć przyciemniony ekran, tak jak ja mówiłem wtedy, to musicie znowu wejść do minecraft.jar. Tutaj, jak zauważycie, pojawi Wam się folder shaders. Wchodzicie do niego i przenosicie plik, który podałem, czyli final.fsh do tego oto folderu, podmieniacie i od teraz macie wszystko elegancko ułożone. No i to by było na tyle w tym poradniku. Ja się z Wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie. Na razie i cześć!